I'm dead. Won't even catch my breath. And I know the weight of the world can't crush my chest. Ja was witam na szkoleniu. Już mnie troszkę może znacie, bardziej z tego, że więcej się udzielam pisaniem na forum chyba niż w grach, ale no tak zaprojektowałem to szkolenie, żeby w ogóle po pierwsze, czy mnie dobrze słychać, czy coś mam poprawić. Jest git. Okay. Na pewno każdy się zapoznał z programem szkolenia. Szkolenie będzie pięcioetapowe. Ostatni etap to będzie egzamin na specjalnie przygotowanych misjach manewrowych. No i etap będzie zawsze składał się z części teoretycznej i praktycznej, tak żeby nie było nudno po prostu i żeby można było przekuć to informacje ustne w jakieś tam sprawdzić, no i ćwiczenia, żeby wykonać. Ponieważ jesteśmy już mocno spóźnieni, bodajże chyba pół godzinki, ja naprawdę prześlizgnę się po tym temacie tej teorii i będę się starał jak najszybciej to zrobić, żeby po prostu wszystkie elementy mniej więcej ogarnąć, ale no będę zasuwał, także liczę potem ewentualnie na pytania, tak żebym mógł rozwinąć temat, który akurat ktoś może nie rozumie. Każdy z Was ma jakiś swój poziom wiedzy na temat śmigłowców i w ogóle z zagadnienia samego śmigłowca i jego roli na polu walki. Dlatego właśnie no ja będę mówił naprawdę o rzeczach ogólnych, a ewentualnie trudniejsze pytania można zadawać. No to tak, zaczynamy od podstaw. Krótko, aerodynamika, śmigłowiec najczęściej jest zbudowany w konstrukcji klasycznej, posiada wirnik nośny i ogonowy, tak? Czyli ten duży to jest nośny, a ten na ogonie jest ogonowy, prosta sprawa, ale są też inne konstrukcje. Są śmigłowce, które mają dwa wirniki nośne na wspólnej osi, czyli współosiowe, i to są najczęściej konstrukcje kamowa rosyjskie. Co to powoduje? Powoduje likwidację śmigła ogonowego i umożliwia lepsze manewrowanie takim śmigłowcem ze statków. Często te śmigłowce należą właśnie, operują ze statków. Są też konstrukcje, podobnie jak nasz Chinook, który posiada dwa wirniki w ustawieniu podłużnym, tak? Zmienia środek ciężkości. To powoduje, że maszyna posiadająca dwa wirniki też nie ma tego wirnika ogonowego. Wirnik ogonowy oczywiście jest odpowiedzialny za, no ale to może to zaraz, czyli najpierw siła nośna. Wirnik główny tworzy siłę nośną poprzez zmianę kąta natarcia łopat. Łopaty w wirniku obracają się, są połączone z głowicą i są ruchome. Mają możliwość zmiany kąta natarcia i zmienia to pilot przy użyciu dwóch narzędzi, że tak powiem, w kabinie. Ta pierwsza po lewej stronie to jest dźwignia skoku i mocy, która jest sterowana w pionie, góra i dół, oraz na końcu ma manetkę podobną do manetki gazu w motorze. Przestawienie tej dźwigni w pionie powoduje zwiększenie kąta natarcia wszystkich czterech łopat, czy tam czterech, czy sześciu, czyli w zależności od tego, ile taki śmigłowiec ma łopat. I natomiast manetka zwiększa obroty silnika, czyli napędza wirnik, no i to powoduje unoszenie śmigłowca. Natomiast po to, żeby jakby przeciwstawić się tej sile obrotu śmigłowca, żeby nie obracał się wokół własnej osi, no za to jest odpowiedzialny rotor, czy ten wirnik ogonowy, którego kąt natarcia zmienia się za pomocą pedałów umieszczonych w kabinie przy nogach pilota. Natomiast drążek skoku okresowego, czyli to, co macie pomiędzy kolanami w kabinie, to jest, można ogólnie to nazwać sterem, to jest nazwa dostosowana do samolotów.
Natomiast drążek skoku user disconnected from your channel. On steruje takimi specjalnymi tarczami sterującymi, które są umieszczone pod głowicą i powoduje, że zmienia się kąt nachylenia danej łopaty przekraczającej jakby user joined your channel. W moment, na przykład przesuwamy drążek w prawo, wtedy ta tarcza podnosi się z prawej strony i dana łopata po prostu zmienia kąt natarcia po prawej stronie, na przykład się unosi, a po lewej obniża, to powoduje po prostu skręcanie, przechylanie kadłuba śmigłowca. To są takie oczywiście bardzo podstawowe i schematyczne, bardzo zarysowałem ten temat. Chodzi głównie o to, że ta siła nośna powstaje poprzez opływ powietrza wokół łopaty. Łopata wirników rozpędza się, ta końcówka rozpędza się do prędkości około 800 km na godzinę. Dla śmigłowca, który leci z prędkością 210 km na godzinę, także jest dość szybko. Teraz tutaj jeszcze trzeba by krótko omówić taką, czy tylko zarysować temat związany z tym, że dodatkową siłę nośną uzyskuje śmigłowiec w momencie, kiedy odległość między wirnikiem a płaską powierzchnią jest nieduża, czyli w momencie startu ta siła nośna jest wytwarzana odpowiednio, znaczy śmigłowiec ma jakby większą siłę nośną, mając pod sobą teren, ląd oczywiście. I chodzi o to, że jest to tak zwany wpływ ziemi na siłę nośną, niwelowany jest siłą wiatru bądź spadkiem terenu. No i płaska powierzchnia po prostu odbija strugi powietrza od wirnika i daje dodatkowy jakby ciąg. Trzeba to wykorzystać oczywiście na polu bitwy. Latanie na dużych wysokościach powoduje, że ta szybka zmiana wysokości bądź operowanie przy zboczach szczególnie, no, wymaga od pilota, że tak powiem, dużego kunsztu i uwagi, ponieważ odbijanie tych strug powietrza powoduje, że śmigłowiec trzeba odpowiednio kontrować jego zachowanie. Jeżeli chodzi o podstawowe manewry, no to uzupełnieniem oczywiście tego będzie rozdział w podręczniku, który niedługo dostaniecie, update. Tam będą różne schematy, które krótko to opisują. Jadę dalej z tematem krótko na temat manewrów. Pierwsza sprawa, start i przygotowanie śmigłowca do startu. Generalnie chodzi o to, aby wykonać obejście tego śmigłowca. Nie wiem, czy ja stoję, ja siedzę? Stoję chyba. Obejście, obserwacje wszystkich części ruchomych, należy też wszystkie części zabezpieczane na czas postoju zaślepkami pozdejmować i każdy pilot wykonuje taką rutynową obejście śmigłowca przed startem. Druga sprawa, po zajęciu miejsca w kabinie wykonujemy tak zwany checklist, czyli jest to spisane wszystkie procedury przedstartowe i sprawdzenie wszystkich systemów pokładowych po kolei. Po uzyskaniu zgody na uruchomienie silnika z wieży kontroli lotów wykonuje się ten checklist dalej, uruchamia się silnik i zgłasza się gotowość do startu. To oczywiście w takim wielkim skrócie. Ważne, żeby przed uruchomieniem nikt się tam nie pałętał w okolicy śmigłowca, dlatego że w momencie etapu tej fazy pierwszej startu jakiś podmuch wiatru albo jakaś niespowiedziana sytuacja może być też techniczna, może spowodować, że pilot będzie musiał od razu lądować i może po prostu w kogoś przywalić, także kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o operacje czy manewry takie precyzyjne, no to pierwsza sprawa zawis, czyli uniesienie śmigłowca w bezruchu. No i zmieniając skok wirnika ogonowego, pedałami ustawiamy śmigłowiec w kierunku, w którym chcemy lecieć, tak? Taka jest generalnie zasada. A następnie pochylamy śmigłowiec do przodu, żeby
uzyskać nie tylko siłę nośną, ale również ciąg, no i uzyskać prędkość. Te precyzyjne manewry na małej wysokości, no tutaj trzeba uważać, żeby delikatnie poruszać sterami, skoordynować nie tylko sam drążek skoku okresowego, ale też dźwignię skoku i mocy, i również pedały, tak? Także pilot śmigłowca ma bardzo dużo trudniejsze zadanie niż pilot samolotu. Jeżeli chodzi o loty, o przeloty bojowe, są jakby takie trzy typy. No, generalnie można by tak uznać, że ten najbardziej niebezpieczny to jest tak zwany lot NOE, czyli lot na najbardziej, na najniższej wysokości z możliwych. Tutaj dedykuje się prędkość 90 km na godzinę. Chodzi o to, że jest to przelot z wykorzystaniem maksymalnym wszystkich właściwości terenu do ukrycia. Jest taka zasada, że śmigłowiec wtedy nie wykorzystuje pełnych swoich możliwości rozwinięcia prędkości na tej wysokości, dlatego że pilot musi mieć ten margines błędu na ucieczkę czy na jakieś nagłe zdarzenie i stosuje się tą optymalną prędkość 90 km. Druga wysokość to jest ta wysokość przelotu według ukształtowania terenu. I ten przelot stosuje się tam prędkości do 150 km na godzinę. No i chodzi o to, że sterujemy śmigłowcem tak, żeby unikać po prostu nad koronami drzew, wzniesień. Wykorzystujemy po prostu teren. Zniżamy się w momencie, kiedy teren się obniża i śmigłowiec jest na w miarę stałej wysokości. I to jest taki lot przelotowy, natomiast no trzeci to już jest lot jakby w linii prostej z prędkością tam 220 bądź większą, gdzie już jest to, owszem jest to również niska wysokość, ale ten przelot powoduje, że pilot nie manewruje śmigłowcem, tylko ustala kurs i udaje się w danym kierunku. Generalnie loty, jeżeli chodzi o maskowanie w terenie, to jest generalnie sztuka wykorzystania wszystkiego, co możliwe, żeby tą osłonę uzyskać. Trzeba wykorzystywać drzewa, budynki, no i wzniesienia. Generalnie jest taka zasada, że łańcuchy górskie omijamy. Nie przekraczamy szczytów, jeżeli jest to możliwe, i łańcuchów, gdyż narażamy się na utratę po prostu ukrycia. A jeżeli już hey, to, wake up. Jeżeli już to robimy, to musimy to zrobić bardzo dynamicznie. Natomiast do maskowania używamy również, wszystko zależy też od pogody, tak? Jeżeli jest pochmurno, śmigłowiec zdradza nawet jego cień, więc już samo latanie nisko powoduje, że ten cień się szybciej porusza nad lądem i jest mniej trudniejszy do wykrycia, ale również wykorzystujemy cienie chmur oraz własny kamuflaż, tak? Śmigłowiec pomalowany w odpowiedni kolor trzeba wykorzystać w terenie, czy lepiej nam lecieć jest nad polami uprawnymi, czy nad terenem zalesionym, w zależności od kamuflażu. Dalej kwestia taka, że latanie nad głazami, kamieniami powoduje, że ten nasz cień ulega zniekształceniu i to też daje nam przewagę. Jeżeli chodzi o latanie nad wodą, generalnie pilot bojowy unika latania nad wodą przede wszystkim z dwóch przyczyn. Pierwsza to jest ten duży kontrast pomiędzy wodą a samym śmigłowcem, czyli można go wzrokowo dobrze wypatrzeć. A druga sprawa, że jesteśmy narażeni na wykrycie radarem. Trzecia sprawa to no, loty nocne. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o noc, czy lot w dużym zamgleniu, czy zachmurzeniu, mamy tą przewagę, że to ta wzrokowe wykrycie odpada. Natomiast musimy się posiłkować urządzeniami, które są stosowane w śmigłowcach do tego, żeby te misje nocne wykonywać.
Tutaj trzeba tylko zwrócić uwagę, że śmigłowce współczesne wyposażone są po pierwsze w radiowysokościomierz, a po drugie w radary zobrazowania terenu. Te urządzenia niestety w naszym systemie i w armii w ogóle nie istnieją, dlatego no, tu jest dodatkowe utrudnienie i wszystko musimy, że tak powiem, na czuja w trakcie nocy wykonywać. Już nie mówię o radiowysokościomierzach, które dają sygnał dźwiękowy w kabinie, tak, i pilot od razu wie, czy na HUD-zie odpowiednio graficznie przedstawiony jest teren, który się pod naszym kadłubem zbliża, więc nie możemy skorzystać tutaj z tego. No generalnie latanie w górach jest sztuką samą w sobie, dlatego że tam dodatkowo dochodzą prądy zstępujące, podmuchy wiatru, zamiecie, oblodzenie. No oblodzenie to jest najgorsza rzecz, oczywiście też nie będzie symulowane u nas, ale z tym się pilot musi w ciągu kilku minut, wirnik jest pokryty lodem, trzeba szybko uciekać z obszaru, na którym jest narażony na oblodzenie, gdyż powoduje to zmniejszenie właściwości aerodynamicznych, traci się po prostu tą siłę nośną. No i na krótko jeszcze, śmigłowiec bojowy, czy w ogóle każdy, może być wykryty na cztery sposoby, czyli to wizualne wykrycie, może być wykryty słuchowo, przy pomocy oczywiście radaru i przy pomocy promieniowania podczerwonego. No i wszystko, tak naprawdę przeżywalność pilota bojowego zależy przede wszystkim od jego zdolności maskowania się nad terenem i wykorzystywania wszystkich przeszkód terenowych do ukrycia. To tyle, jeżeli chodzi o takie wstępne rzeczy związane z poruszaniem się w przestrzeni. Jeżeli chodzi o manewr czy fazę lotu zwaną lądowaniem, to tutaj już ważne jest, żeby przede wszystkim ocenić odległość do naszego punktu lądowania i w odpowiednim momencie, no, odpowiednio wcześnie wykonać tak zwane zniżanie, czyli zmniejszenie prędkości wysokości w stosunku do naszego punktu docelowego. Ustawiamy się oczywiście na kursie w kierunku tego naszego punktu przyziemienia. No i dobrze jest, żeby ta prędkość nie przekraczała 80 km na godzinę w odległości tam 300 metrów od tego punktu. Wszystko jest tak naprawdę kwestią wyczucia pilota, ale ważne, żeby ta faza zniżania była odpowiednio wcześnie zaczęta, dlatego że możemy przelecieć po prostu nad punktem, a w sytuacji misji bojowych może to spowodować wejście w zasięg jakichś wrogich jednostek, czy może spowodować komplikacje. Jeżeli chodzi o autozawis, ja tutaj nie będę nikomu nic radził, sam używam tego, staram się w ostatniej fazie używać autozawisu, bądź również w sytuacjach, kiedy obserwujemy, bądź celujemy, szczególnie kiedy znajdujemy się w pozycji za ukryciu, za wzgórzem, za zboczem, za miejscem, gdzie ta precyzja jest bardzo ważna, więc nie jest to żadna ujma na honorze, że się tego używa, jeżeli mamy takie narzędzie do dyspozycji. No jeżeli chodzi o lądowanie, wiadomo, wybieramy takie miejsce do lądowania, które są pozbawione gęstej zabudowy, roślinności, trakcji elektrycznych, no ale jak wiadomo, często nie ma wyboru. Teraz krótko przejdę do komunikacji. Ja proponuję do komunikacji radio 117F. Jest to radio, które automatycznie znajduje się w pojazdach. Shift-Alt-Q otwiera się opcja, którą możemy po prostu to radio uaktywnić. Ale ja proponuję, żeby każde takie radio sobie do inwentarza spakował. No i w zasadzie testując to radio jakoś nie było jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o nadawanie w momencie przelotu czy na różnych wysokościach. Jeżeli chodzi o krótkie takie zasady związane z komunikacją, one będą bardzo zbliżone do tej, którą stosujemy wszyscy normalnie, natomiast trzeba by pamiętać o tych wszystkich wywołaniach. Pilot, szczególnie na przykład pilot transportowy, zresztą bojowy tak samo,
musi znać dowódców poszczególnych drużyn, ich częstotliwości, to znaczy kanały radiowe, ich wywołania, po to, żeby na polu walki nie musiał się zastanawiać, tak, gdzie jest, i ciągle powinien analizować mimo wszystko pozycję, pomimo nawet swoich celów głównych. Tak, dlatego, że często jesteśmy zmuszeni, tak z praktyki chyba już z moich obserwacji wynika, że śmigłowiec oprócz swoich zadań głównych wykonuje jeszcze 100 tysięcy innych zadań. Więc powinien, tu proponuję spisać sobie to wszystko, rozpisać przed startem, żeby było jasne. Jeżeli chodzi o komunikację, to staramy się przekazywać informacje, żeby były krótkie, czytelne, zwięzłe, treściwe. Staramy się przede wszystkim przedstawić, czyli swoje wywołanie, a następnie przedstawić do kogo, czyli najpierw kto mówi, potem do kogo, następnie ważne jest, żeby podać pozycję, a następnie przedstawić treść swojego komunikatu. Jeżeli chodzi o podawanie pozycji, to wiadomo, że pilot w trakcie misji nie ma czasu na zwykle na podawanie pozycji, chociaż mając GPS, ta pozycja jest w prawym dolnym rogu czytelna od razu, możemy te pozycje podawać, jeżeli chodzi o współrzędne, natomiast często dowództwo musi szybko wydać jakiś rozkaz, czy zareagować, i chodzi o to, że my szybko podamy tą pozycję, to nie znaczy, że RTO dowódcy, czy sam dowódca szybko ją odnajdzie, także zawsze to są sekundy, dlatego polecam w trakcie misji, bądź też przed misją, w trakcie planowania lotu, na przykład mając już cele bojowe gdzieś wyznaczone, wyznaczyć sobie punkty do obserwacji albo zaznaczyć jakieś punkty, ponumerować je i wtedy po prostu meldować do dowództwa, że znajdujemy się już nad punktem obserwacji 1 czy 2, po to, żeby już była orientacja na mapie, tak? Albo ewentualnie wskazywać nazwy miejscowości czy jakieś punkty charakterystyczne, szczyt 220, to już na pewno, jeżeli chodzi o czytanie mapy, to każdy z Was ma już na pewno spore doświadczenie, na pewno większe niż ja. Jeżeli chodzi sytuacje awaryjne, to pomijamy już konwenanse komunikacyjne, trzeba nadawać szybko, przede wszystkim trzeba podać swoje wywołanie, no i sytuację awaryjną i przede wszystkim lokalizację, tak, trzeba podać lokalizację w pierwszej kolejności. W kolejnych kolejnościach można podać, co jest przyczyną, czy jesteśmy pod ostrzałem, dlatego że ewentualna akcja ratownicza czy ratunkowa, która mogłaby być skierowana przez dowództwo, no dowódca dobrze, żeby miał informację, czy śmigłowiec uległ awarii tak po prostu, czy ostrzał był pojedynczy, czy o coś zawadził, czy tylko po to, żeby dowódca miał tą informację, czy wysyłać tam po prostu ekipę ratunkową, czy musi to poprzedzić jeszcze jakimiś działaniami militarnymi. Wiem, że zanudzam, już kończę. Jeżeli chodzi o... Czyli ta szybkość przekazywania informacji, oczywiście to jest cały czas, przynajmniej dla mnie, jest to też jakaś sztuka sama w sobie, żeby te informacje przekazywać dobrze i zwięźle. Ja nalegam na to, żeby mimo wszystko wczuć się trochę w rolę tych pilotów i przekazywać informacje między innymi na temat swojej gotowości do startu. Dobrze jest zapytać o zgodę na start. Następnie ważne jest, żeby informować o swojej pozycji, to co już mówiłem, czyli jeżeli mamy polecieć po drużynę, która znajduje się w jakiejś tam miejscowości, to na przykład możemy nadać komunikat, że się zbliżamy, że podjęliśmy drużynę z ziemi, albo że na przykład obserwujemy cele, identyfikujemy te cele, czekamy na rozkazy, czy możemy strzelać. Jeżeli możemy strzelać, to jaki był efekt tego ostrzału oraz czy z pozycji ataku przenosimy się na jakąś pozycję, bo często jest tak, że wykonując atak musimy gdzieś odejść, tak? Atak śmigłowca to o tym oczywiście będzie w kolejnych szkoleniach, ale generalnie można wykonać nalot, ale można potraktować śmigłowiec jako platformę bojową, która wystrzeliwuje i się chowa, ale chodzi o to, że często też trzeba zmienić tą pozycję,
No i o tym dowództwo też powinno wiedzieć. No i oczywiście nadajnik GPS to jest coś, co powinno być i o czym dowódca powinien mimo wszystko naszą pozycję na mapie znać też. Co tu jeszcze? No i dobrze by było, gdyby w misjach do spraw lotniczych, jeżeli jest dużo jednostek lotniczych, było osobne RTO bądź HQ lotnicze, które zajmie się po prostu wami. Dzięki temu będzie można skoordynować pewne działania powietrzne razem z lądowymi. Teraz bardzo krótko przekażę informacje na temat rodzajów misji bojowych wykonywanych przez śmigłowce oraz krótki podział typów maszyn. I tak naprawdę to już będzie koniec. Przejdę do omówienia ćwiczenia i startujemy. Jesteście jeszcze? Jasne. Tak. Bardzo ciekawe są wykłady, naprawdę. Dobra, no to tak. Misje morskie to są operacje, one się dzielą na dwie rzeczy. No, misje morskie nas trochę nie dotyczą, ale część z tych elementów na pewno... No posłuchajcie, chodzi o to, że są to operacje nad wodą i operacje desantowe. Operacje nad wodą, czyli ASW, to jest zwalczanie okrętów podwodnych, ASV to jest operacja przeciwko okrętom nawodnym. Oczywiście to są skróty NATO, tak, do oznaczania tych misji. OTH to jest naprowadzanie rakiet poza horyzontem optycznym, jest to sytuacja, w której pilot śmigłowca przekazuje promień lasera, załóżmy od statku, który wystrzeliwuje jakąś dużą rakietę, którą musi naprowadzić, omijając na przykład, nie wiem, górę lodową albo jakiś obszar, który ten pocisk nie może, znaczy statek na przykład nie może przekroczyć tego obszaru. Śmigłowiec zajmuje odpowiednią pozycję i przekazuje dane do głowicy rakiety, która po prostu trafia w cel. Coś podobnego do namierzania celów strategicznych, czy jakiś przez piechotę na lądzie dla śmigłowca. Następna kwestia SAR, czyli operacje poszukiwawczo-ratownicze i patrole morskie. AEW to jest trałowanie i wczesne ostrzeganie z powietrza, NGS to jest wsparcie ognia artylerii morskiej i ESM to jest wsparcie środkami elektronicznymi, stawianie zasłon. Także zobaczcie, no śmigłowce bojowe, się, jeżeli chodzi o misje morskie, są mocno wykwalifikowane, jeżeli chodzi o rodzaje operacji. Operacje desantowe to już jest wsparcie i transport piechoty morskiej, rozpoznanie wybrzeża też, także misje rozpoznawcze mają. Jeśli chodzi o misje lądowe, to generalnie śmigłowiec bojowy zajmuje się zwalczaniem sił pancernych, wsparciem ognia piechoty, rozpoznaniem również, rozpoznaniem i akcjami poszukiwawczymi, obserwacją skutków ognia artylerii powietrznej, czyli mamy ostrzał artyleryjski i ważne jest, żeby ten skutek zameldować do dowództwa, tak? Bo to jest, co z tego, że rąbniemy artylerią, jak nie wiemy, czy ten skutek został jakby odniesiony. Śmigłowiec bardzo łatwo to pozwala. Śmigłowiec jest również wysuniętym stanowiskiem dowodzenia, może być, oczywiście w warunkach kontrolowanych, kiedy ma jakąś osłonę. Może być dobrym punktem, nie mam doświadczenia, ale myślę, że nie jeden HQ latał w śmigłowcu i obserwował poczynania swoich podwładnych z góry. Myślę, że to jest niegłupie, o ile ma jakąś tam eskortę, osłonę. Następnie może to, no i przede wszystkim wsparcie logistyczne. Dla nas to jest wożenie skrzynek, ale pamiętajmy, że każda drużyna w końcu straci swoją amunicję albo podrzucenie takiej skrzynki, czy nawet zrzucenie jej z jakiegoś pułapu. No jest to wsparcie logistyczne, tak? Czyli bardzo szybkie zresztą. No i można jeszcze wykorzystać przede wszystkim śmigłowiec do ewakuacji rannych. No i generalnie śmigłowiec współcześnie jest uznawany za taki samodzielny, bardzo ważny system broni na polu walki. Jest to platforma, która dysponuje obecnie takimi środkami, które pozwalają jej bardzo rozmaite cele zwalczać, począwszy od piechoty, po pojazdy pancerne, jak również po prostu wykonywać misje zdobywania przewagi powietrznej i likwidowania celów powietrznych. Te tematy oczywiście i temat uzbrojenia i poszczególnych śmigłowców omówimy na początku kolejnego szkolenia już bojowego, tak? Kiedy będziemy mieli strzelnicę, będziemy likwidować cele,
wtedy krótko omówimy o tym, omówimy temat broni. Krótko, no, posunąłem się do podziału śmigłowców, które mamy w naszej grze, na bojowe i transportowe. No i moja fucha to są te śmigłowce bojowe. Podzieliłem je na lekkie, średnie i ciężkie. Lekki to jest ten AH-9, odpowiednik Little Birda MH-6. Tutaj kieruję Was do tego podręcznika, bo co ciekawe, producenci tak wymyślili, że wszystkie te śmigłowce, które są w grze, one mają swoje odpowiedniki, że tak powiem, we współczesnym świecie i są po prostu przeróbkami prawdziwych maszyn, co jest w zasadzie nawet bardzo fajne. Średnie, najczęściej używane, bojowe średnie śmigłowce podzieliłem na wielozadaniowy, szturmowy i rozpoznawczy. Rozpoznawczy to jest ten, który będziemy latać dzisiaj, jest to Comanche. Jestem trochę zawiedziony, dlatego że jest on wyposażony w pociski powietrze-powietrze i nie ma pocisków powietrze-ziemia. Oczywiście normalnie ten śmigłowiec likwiduje cele pancerne, ale w tym przypadku jest on dostosowany do... Przede wszystkim zastosowana technologia Stealth powoduje, że on jest dobrym w zasadzie zwiadowcą, jest dość manewrowy, szybki i chyba o to chodziło producentom gry, żeby do tego był wykorzystany, czyli do misji zwiadowczej. Jeżeli chodzi o wielozadaniowe, to mamy tutaj dwa, to jest Orka i Hellcat. Są to śmigłowce, które również przenoszą piechotę, no i mają pociski niekierowane, karabiny Gatlinga, także no, mogą wykonywać szturm, ale również no i już tutaj do zwalczania celów pancernych, to są oczywiście Apache i AH-1Z. No i jeżeli chodzi o ciężkie śmigłowce, to już jest ten Kaiman i Hind. Tu ja naprawdę tylko wymieniam. Temat będzie szeroko potraktowany dalej. Można coś powiedzieć? Proszę bardzo. Pragnę nam tylko powiedzieć, że śmigłowiec Orka został przeze mnie i Mikrona zakwalifikowany jako Hellcat transportowa. Jej starszy brat Witcat został zakwalifikowany jako już helka bojowa. No i to tak. Czy jeszcze coś chciałeś dodać? Nie, wszystko. Okej. Ćwiczenie praktyczne teraz, czyli przechodzimy do tematu. Krótko powiem tylko tak, że zasiądziecie w maszynach, dobierzecie się parami i teraz wykonacie przelot. Jeden, każdy z Was będzie oceniany jako pilot. Nie będziemy oceniać gracza z pozycji strzelca. On leci tam nie tylko po to, żeby mu się nie nudziło i żeby czekał na swoją kolej, tylko po to, żeby pomógł pilotowi w nawigacji. Czyli najprościej rzecz ujmując, dobrze jakby mu podawał kurs do następnego punktu nawigacyjnego. Żeby mógł mu podać ten kurs, to musi sobie przeanalizować przede wszystkim mapę. Nie musi mu podawać dokładnie tego kursu, ponieważ nie mamy też ekierek czy innych narzędzi do mapy, które mogłyby to ułatwić. Natomiast może korygować, tak? Korygować jego skręt, na przykład podając, że 5 stopni w prawo, 5 stopni w lewo, i to już powoduje, że pilot skupia się tylko i wyłącznie na rzeźbie terenu, tak? Na prędkości, wysokości i na tych parametrach najważniejszych. No i tyle, jeżeli chodzi o to, ten tandem. Jeżeli chodzi o przygotowanie śmigłowca do startu, będę brał pod uwagę to, że tym przygotowaniem będzie też włączenie świateł antykolizyjnych i no i przede wszystkim komunikacja. Chciałbym, żeby pilot zgłosił gotowość do startu, zapytał o pozwolenie na start, jak otrzyma to pozwolenie, no żeby żeby zapytał na tej zasadzie pilot do HQ, czy tam do wieży, proszę o pozwolenie na start i odejście w kierunku na przykład North, Northeast. O co chodzi? Weźcie sobie, luknijcie na mapkę teraz i przybliżcie sobie pas startowy. Na tym pasie startowym lotnisko jest obiektem, na którym w ciągu każdego momentu poruszają się różne statki powietrzne. Strefa dla helek jest w tej części, gdzie oznaczonej start.
No i chciałbym, żeby śmigłowce startowały, znaczy normalnie generalnie, żeby w misjach zwracać uwagę, żeby się nie błąkać wszędzie, gdzie popadnie, dlatego że tym bardziej, jeżeli mamy jakiś samolot, który ma wylądować na pasie, to lepiej, żeby mu tam się nie pałętać. I chodzi o to, że zawsze przy starcie trzeba podać kierunek odlotu, tak? I kontroler, oczywiście to wszystko jest uproszczone, my nie będziemy się bawić w kontrolę lotów powietrznych i przekazywanie, że tak powiem, pilota do innych organów, które się zajmują kontrolowaniem lotów w powietrzu, tak? Ten departure i to już nie będę się rozwijał. Ale chodzi o to, żeby w momencie startu po prostu nie robić sobie jakichś kółek durnych nad lotniskiem, tylko po prostu proszę o zezwolenie na start na kurs 270, zezwalam na start, do widzenia. I lecicie 270, a potem wchodzicie już na swój kurs bojowy, który macie, tak? Tu oczywiście poprosicie tylko o start, dlatego że ćwiczenie powoduje, że wy będziecie latać nad tym pasem. No, chodzi o to, że tak to zostało tu ustawione, ale to jest tylko taka uwaga. Także proszę o komunikowanie, tak, przed startem, uruchomienie świateł nawigacyjnych. No i w zasadzie to jest to przygotowanie przed startem. Druga sprawa, plan lotu. Plan lotu, nie będziemy go tu robić stricte takiego planu lotu, ponieważ punkty nawigacyjne są już sztywno wyznaczone. Moglibyście sobie oczywiście dla własnych potrzeb ustawiać sobie punkty jakieś pośrednie, proszę bardzo. Możecie sobie, bardziej skupcie się na topografii. Przeanalizujcie sobie odległości między, znaczy nie odległości, tylko ukształtowanie terenu pomiędzy punktami. Przy przelocie nawigacyjnym będą Was obserwować moi asystenci wspaniali, którzy tutaj bardzo mi pomagają i oczywiście poruszamy się wtedy po niebieskich strzałkach. Są dwa punkty, na które musicie zwrócić uwagę, to jest lot nad wodą. Tam musimy bardzo nisko latać. Ja ustawiłem do ćwiczenia wysokość nie większą niż 20 metrów. Oczywiście w pewnym momencie woda się kończy i trzeba wjechać nad ląd, więc tam już nie musicie się tak naprawdę stricte trzymać tej 20, ale później znowu się pojawiają strzałki, lot na wysokości 20. Jak się te strzałki skończą, to możecie ustawić, lecieć na wysokości już dowolnej, nie większej niż 50 metrów. No i przekraczacie punkty Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf w odległości nie dalej niż 150 metrów od tych punktów oraz na wysokości nie większej niż 50 metrów. No i mamy jeszcze korytarz powietrzny pomiędzy punktem Echo i Foxtrot. Tam jest ukształtowanie terenu dość skomplikowane. Radzę się tam nie spieszyć. Wysokość też do 20 metrów. Jeżeli ktoś będzie chciał pokazać swój wspaniały kunszt i lecieć na wysokości 6 metrów, proszę bardzo, ale dodatkowych punktów za to nie dostanie. Dla mnie ważne jest w tym przelocie dynamika i precyzja i po prostu takie przylepienie się trochę do tego terenu, tak? Czyli będą Was obserwować i oceniać, czy Wy się po prostu chowacie, czy chowacie, czy nie wywala Was za wysoko i czy wykorzystujecie ukształtowanie terenu do przelotu. No i tyle. Jeszcze jest jeden manewr do wykonania w punkcie Golf. Podchodzicie do niego wzdłuż niebieskich strzałek sobie. Tu już możecie ten punkt Golf, nie wiem czy mogę, ale chyba tak, że dobrze by było znieść się troszkę wyżej w tym punkcie, żeby wytracić prędkość, tak? Wytracamy prędkość po to, żeby ten ostry zawrót w prawo nam ładnie wyszedł, tak? Czyli nie wiem, podchodzicie załóżmy z prędkością 200 km, przed samym punktem Golf ciągniecie drążek do siebie, wytracacie prędkość do około 50 km na godzinę, no i robicie wtedy skręt w prawo, no i kopiecie wtedy w prawy pedał, żeby ładnie obrócić śmigłowiec, ustawiacie się na kurs na lotnisko. Tu jeszcze tylko jedna uwaga a propos pasów startowych. Pasy są oznaczone 22 po prawej stronie, po lewej macie 04 na podejściu do pasa. Te cyfry to jest nic innego jak po prostu kurs wejścia na ten pas. Kurs 220 na niebieskiej strzałce. No i skrótem jakby
tego kursu jest liczba 22 na pasie. Tu jeszcze prawidłowo powinno być L i R, czyli 22L i 22R oznacza prawy i lewy pas. Tutaj niestety to jest niezachowane, ale w przypadku latania samolotami w dalszych misjach będziemy precyzować, który pas, tak? Czyli 22L, 22R. To jest, będzie bardzo ważne. Jeżeli podchodzimy od południowego zachodu, to jest cyfra 04, oznacza kurs 40. I każde lotnisko na świecie jest tak ustawione, że cyfry na pasie oznaczają właśnie kierunek, na który trzeba się ustawić, żeby wejść na azymut, na oś pasa. Dobra, to mamy ustalone. Jeżeli chodzi o manewry precyzyjne, macie wszystko ładnie strzałkami zaznaczone. Wykonujemy najpierw zawis na początku pasa. Omijamy maszty radarowe, tylko staramy się, żeby nie przekroczyć wysokości powyżej tych masztów. Chodzi o to, żeby wykonać te manewry pomiędzy nimi. Są różne szkoły, można to robić na dużej prędkości, można na małej. Ja nie mam żadnych uwag, to po prostu zadanie ma być wykonane. Oczywiście nie chciałbym, żeby to ominięcie było przez furwanie od pasa w lewo na 30, na 100 metrów w lewo i w prawo, tak? Żeby nie bujało aż tak bardzo. Żebyście w miarę ten slalom wykonali. Później trzeba troszkę zwolnić, polecieć pod dwoma łukami. A następnie, no tu mi się wydaje, chyba jest dość trudny manewr lotu bokiem. Powiem szczerze, że nie wiem, jak wam to wychodzi. Ja przed samym tym manewrem wykonuję autozawis po to, żeby ustabilizować maszynę, następnie go wyłączam i sobie już steruję po prostu kątem natarcia śmigła ogonowego i lekkim pochyłem w prawo po prostu. Także no tu chodzi o to, żeby nie wyjechać za te niby pomarańczowe linie. Natomiast od razu mówię, że jeżeli jakiś element tej jazdy precyzyjnej wam nie wyjdzie, to nie powoduje to jakby niezaliczenia tego, dlatego że ja po prostu zmniejszę ilość przyznanych punktów za to, tak? Dam jakiś po prostu punkt karny i tyle. Także będziemy cały czas w kontakcie radiowym. Ja najwyżej będę pilotowi tłumaczył, że ma lecieć dalej, czy jakoś tam kierować, nie? No i zaraz jak skończymy... Aha, ostatni etap tego manewru to jest lot nad pasem tym prawym, 22, na wysokości 5 metrów. To jest, nie jest w sumie dość trudne, bo jest równa powierzchnia, a następnie zawis mniej więcej na wysokości wieży kontroli lotów. Obrócicie się do mnie ładnie w moją stronę, żebym wam mógł zrobić fotkę, a następnie lecicie dalej wzdłuż pasa i łapiecie pierwszą niebieską strzałkę i wtedy przejmuje was mój asystent, który leci za wami. Natomiast wy macie cały czas kontakt ze mną. Informujecie mnie wtedy o minięciu każdego punktu, tak? Czyli wywołujecie po prostu, że meldujecie, że mijam punkt alfa, mijam punkt brawo, tak żebym ja wiedział mniej więcej, gdzie jesteście, tak? Mikron. Dobra, no to jakieś pytania, słucham. Mikron? Tak, tak. Za chwilkę wrócę, rodzice wrócili. Dobra, trzymaj się tam. Czyli autozawis, który to teraz, jeszcze tylko krótko, jak już wykonacie ostry zawód w prawo, wejdziecie na kurs tej niebieskiej strzałki, czyli kończycie drugą część ćwiczenia lotów nawigacyjnych, przechodzimy do części z lądowaniem. No i lądowanie z dobiegiem, to tam jest dość ważne, żeby przede wszystkim lecieć nisko nad pasem i nie przekraczać prędkości 50 km na godzinę. Ja nie wiem, może niektóre śmigłowce mają tą tolerancję większą na uszkodzenia i chodzi o to, żeby bardzo wolno przyziemić, tak? I wystarczy zmniejszyć tą wysokość do zera, śmigłowiec sam się zatrzyma na pasie. Po co to w ogóle, o co chodzi? Chodzi o to, że generalnie śmigłowce startują i lądują w ten sposób, jeżeli mogą. Dlatego, że lądowanie, że tak powiem, w pionie, tak, powoduje większe zużycie paliwa, to jest czysto ekonomiczna kwestia. Również no, śmigłowiec startując od razu, tak, wchodzi w fazę lotu jak najszybciej, dlatego że no, każdy zawis powoduje największe obciążenie, jeżeli chodzi o silnik. No i to jest dla niego największe obciążenie.
Dlatego to jest takie ćwiczenie. No. No. Potem lecicie dalej ze zielonymi strzałkami do punktu L2. Proste lądowanie. W bazie są chyba dwa lądowiska trójkątne. Wybieracie sobie jeden, dowolny. Startujecie i lądujecie w miejscowości w punkcie L3. Tam jest dość czytelny znak do lądowania. Następnie wykonujecie lot w kierunku lotniska i pomijamy lądowanie awaryjne. Chyba że jeżeli będziecie mieli tyle czasu i siły, możemy na sam koniec ewentualnie wypróbować, przetestować, bo albo będę miał prośbę do kogoś z klawiaturą, żeby mógł ewentualnie to sprawdzić. Lądujemy wtedy w punkcie L4, to wtedy będziemy lądować na tych helpadach, z których startowaliśmy. Następuje zmiana miejsc i czekanie następnego pilota. Zamieniacie się rolami, tak? Lądujecie, pilot wchodzi na pozycję pilota i zgłasza swoją gotowość. No i tyle. Można pytanie teraz? Słucham. Odnośnie tego autozawisu, czy na przykład w takich krytycznych momentach, jak przy lądowaniu w tej lawce, w L3, tak, powiedzmy, no. Nie wiem, jak to się odmienia, czy tam można ewentualnie autozawis, jeżeli będzie problem, włączyć, czy lepiej nie? Tak jak mówię, funkcję autozawisu możecie stosować, kiedy chcecie. Naprawdę w każdym dowolnym momencie, jeżeli uznacie to za potrzebę. Wolę, żebyście nie rozbili śmigłowca, niż żeby, to tak jak mówię, nie jest żadna ujma, że to wykorzystujemy. I no i jak najbardziej, jeżeli tak uważasz, proszę bardzo. Jeżeli jedziesz... Znaczy nie, no można bez, tak, tylko że no, wolę nie ryzykować, bo tam jest ciężki dosyć teren w tym mieście, tam jest mało margines błędu. No jest. Także zależy też z której strony, bo nie musisz, możesz sobie trochę odbić z tej strzałki. To że strzałki wiem, są, od prawej na przykład. To możecie sobie troszeczkę to podejście do punktu, jeżeli zaobserwujecie, sobie troszkę zmienić. Także chodzi o to, że macie wylądować w tym punkcie. Strzałki pokazują tylko kierunek, żeby dla waszej orientacji, nie? To jest. No i strzelec, obserwator może pomagać pilotowi, jeżeli chodzi o przy fazie lądowania, informować go, tak? O, no, o zagrożeniach, o drzewach, o skręć w prawo, nie wiem, tak jak często to robimy w misjach. Jestem. Pytanie. Słucham. Jakich kryptonimów używamy podczas samej części praktycznej? Chciałbym, żeby kryptonim był jeden i oznaczymy go kolejnymi numerami i no propozycja, nie wiem, Eagle 1, Eagle 2, może i ten ty masz fajne pomysły. Ja mam fajne pomysły? No zawsze tam wymyślasz w tych misjach jakieś. No mnie pomyliłeś z Davidem, ale może być Eagle 1, Eagle 2 na przykład. No, może być, nie wiem. Może Kadet. Ja tam jestem za cukier i herbata. Kadet! Nie, kadet pierwszy? Nie, albo, bo tak, w misjach bojowych, na przykład, no ja trochę nie lubię, jeżeli, na przykład, mikron do HQ, tak, w polu bitwy, no, nie ma takiego mikrona, czy jakiegoś tam, nie wiem, Ritena, tylko jest po prostu dowódca jakiś tam, żeby stosować te wywołania, tak? Więc ustalmy teraz jakieś propozycje. Może, nie wiem, Ważka albo... Orzeł, ja orzeł! Dobrze, orzeł jeden i teraz tak. Ja sobie podrukowałem, słuchajcie, tabelki w taki sposób, że mam dwie na jednej kartce i wpisałem już pary. I dobierzecie się parami, które już sobie wpisałem, ok? Pablo i Lisza Sabi są razem. Astus i Hunter. Ok. Psychol i Riten. Jakieś obiekcje? I teraz tak. Niech będzie Pablo będzie orzeł 1, tak? Pablo orzeł 1. Tak, dobra. Przyjęłem. Lisza Sabi orzeł 2. Psychol orzeł 3. Okej. Okay. Riten orzeł 4. Astus orzeł 5. Okay. I Hunter orzeł 6. Okej. Okay. I teraz, jeżeli chodzi o przydział, proponuję, żeby orzeł 1, orzeł 2, orzeł 3 był pod obserwacją Dark Mnicha.
orzeł 4, orzeł 5, orzeł 6 będzie obserwowany i oceniany przez wikarego. Oczywiście ja oceniam z wieży kontroli lotów wszystkie manewry, które są widoczne przeze mnie, czyli wszystkie manewry te precyzyjne oraz dwa lądowania. A koledzy wszystko, co się dzieje poza lotniskiem, punktują sami. Ja jeszcze przyznaję tak zwane od 0 do 2 punktów za postawę. Postawa według mnie jest to taka zdolność pilota do przekazywania informacji też między innymi, tak? Jeżeli ktoś zapomina meldunków albo to jest generalnie, służy mi do takiego, do takiej indywidualnej oceny po prostu, tak? Jeżeli zobaczę, że ktoś jest, naprawdę ma też takie zdolności super i w ogóle wszystko mu pójdzie gładko i czas ogólny przelotu też będzie bardzo dobry, to wtedy będę maksymalnie wykorzystywał tą możliwość tej oceny. No i na końcu sumujemy punkciki, noty i no i tyle. Czy jeszcze jakieś pytania mam? Można na chwilę się oddalić? To proszę się oddalić, natomiast wszystkich poproszę o z tobołka wyjęcie sobie rady jeb, tych 117 i ustawienie kanału 1. Mikro. No? Ja nadzoruję punkt L2, L3 i wszystko co niebieskie, tak? Wróć. Nadzorujesz tak. Obydwaj z wikarem nadzorujecie, masz tą tabelkę przed sobą, tak? Tak, tak. Punkty nawigacyjne 3, szybka zmiana kierunku lotu to jest 4, czyli ten zawrót, lot na niskiej wysokości, lot nad wodą i w górach, tak? Czyli masz tam po jednym punkcie 5 i 6 i dwa lądowania, lądowanie na szczycie w bazie 8 i lądowanie w terenie zabudowanym 9. Okej, ale to lądowanie na szczycie to jest punkt L2? L2. I L3. I L3. Dobra, no to o to mi chodziło. No i git. Czy jeszcze jakieś pytania? Ten lot bokiem, to on ma być od razu, mam ustawić od razu helikopter tak jak wskazuje strzałka i tak lecieć, czy to ma być jakiś płynniejszy manewr? Możesz to zrobić już przy wyjściu z łuku. Ja szczerze powiem, ten łuk przekraczam już na tak zwanym skręcie, czyli już się ustawiam bokiem zaraz po wyjściu z tego drugiego łuku i się po prostu wpasowuję w ten korytarzyk. Nie? Także to już jest dowolność i oczywiście tam zalecam raczej małą prędkość, bez szaleństwa, bo można naprawdę szybciutko polecieć albo do góry, albo... No, ostatnie chyba pytanko ode mnie. Tutaj ten przy tych markerach Alfa, Bravo, Charlie, to margines błędu jest 150 metrów, tak? W sensie nie błędu, tylko przelotu. Tak, tak. Tylko pytanie jeszcze do wikarego, czy ja będę w stanie uruchomić to liczydło. No nie wiem, zobaczymy, wiesz. Ja musimy to przetestować, bo u mnie to działa, ale wiadomo jak to będzie na niektóre rzeczy nie działa. Generalnie chodzi o to, żeby będziecie mieli swoją pozycję na GPS-ie. Momencik już to. No i chodzi o to, żeby po prostu nie przekroczyć 150 metrów w lewo i w prawo od tego punktu, czyli po prostu przelecieć najbliżej jak się da tego punktu. Macie już radyjka? Tak. A nadajniki też tak odbiorni nasze. Tak, weźcie jeszcze nadajniki. Nadajnik chyba wystarczy. Tak, tak. Coś mi nie chce skrzynka załapać. I tam działa. Ciągle ziemia jest. O, jest, dobra. Co dużo osób chyba stoi, wiesz? Już ja mam. Ja też pobieram coś. Włączcie sobie nadajniki i zwiększcie moc radia. Jeżeli ktoś nie pamięta jak to robić, to mogę tu szybko poinstruować. Pierwszy kanał, rozumiem, tak? Pierwszy kanał. Moc 20 000 ustawcie.
A wywołujemy jako HQ, czy jakoś inaczej? User disconnected from your channel. Może wierzę. Proszę bardzo. Wierzę, chyba długie jest, znaczy. Lepiej jest tu chyba. Powiedz, jak moc przestałeś, bo coś mi nie... User joined your channel. Dobra, wrzucasz... masz pierwszy kanał ustawiony. Tak. Naciskasz 8, klawisz. Okej. Okay. Potwierdzasz Enter po prawej. Okej. Okay. Miga ci frequency. Tak. Przesuń w prawo strzałką kilka razy na power. Potwierdź Enterem. Okej. Okay. Teraz masz current u góry 5000, na dole masz new. Musisz strzałkami w prawo, lewo ustawić. W prawo 4 razy chyba. Okej. Okay. Potwierdź enterem. Okej. Okay. No to zrobimy teścik. Orzeł 1. Orzeł 1 zgłasza. Orzeł 2 radio. Orzeł 2 zgłasza. Orzeł 3. Orzeł 3 zgłasza. Orzeł 4. Orzeł 4 radio. Orzeł 5 radio. Orzeł 5 zgłasza się. Orzeł 6. Orzeł 6 zgłasza. Okej, okay, to teraz tak, zostawcie trochę kasy na tym stole i wsiadajcie sobie do łazików i udajcie się na lotnisko. Na każdy, dobieracie się tymi dwójkami, zajmujecie sobie miejsca w kabinach, na tych pozycjach, na których... Aha, ustalamy, że muszę wiedzieć, kto jest pilotem wtedy, tak? Się zgłosi. No, to mi się zgłosi, mi się po prostu odpowiednio orzeł, ja będę wiedział, że pilotuję w tej chwili. Okay. Maszyny dowolnie, dobieramy sobie tam? No oczywiście... maszyny to wszyscy mają te same, żeby nie było, to jest Comanche i one są tam wszystkie ustawione, miejsce dowolne, to sobie bierzecie, które chcecie. Ja się udaję na wieżę, będę was obserwował z tego, z lornety. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, bo trochę się ścisza, nie wiem, czy tylko mi, czy wszystkim. Ja gorzej gadam? Znaczy ścisza cię tak, czasem coraz bardziej chyba. A teraz lepiej? Znaczy no, ja się słyszę dobrze, tylko jak dłużej mówisz, to ścisza cię po pewnym momencie, nie? Czy koło mnie, czy? Nie, bo ja mam taką chrypę, jak już dużo gadam, to ja ten... A, okay, to mnie ścisza. Okej. Okay. Dobra, jestem znowu za nieobecność. No, już minus 10 punktów. Dobrze, ja wiem, że czas goni, ja naprawdę nie chcę też nadużywać waszego czasu. Ale liczę na to, że potraktujecie też to szkolenie trochę rozrywkowo. Po udanym szkoleniu mamy też kilka celów na północy do zlikwidowania, będzie można od razu sobie pochuziać. Dobra, wszyscy piloci proszę o zajęcie miejsc w kabinach. No i zaczynamy ćwiczenie. A czy strzelcy też, tak? Normalnie. No strzelcy, ci co są dobrani w parach. Okej, okay, dobra, nie, bo tak powiedziałeś, że myślałem, że sami piloci mają się... Nie, wszyscy. A panowie moi asystenci, wy też byście zajęli sobie już pozycję w śmigłowcach i... cicho, kto to pojedzie pierwszy? Orzeł 1 poleci, a Orzeł 1 jest Dark Mnicha, tak? Czyli Dark, ty się ustaw... ustaw się wtedy już gdzieś w rejonie niebieskiej strzałki, tak? A nie w zielonej? Czy zaczynamy od nim... A, dobra, on niebieska, dobra. On, ty go będziesz łapał, jak on już tu nad niebieską strzałką gdzieś będzie, gdzieś okolica L4. Nie? Dobra, tylko niech nawiążą ze mną wtedy kontakt. Ty możesz sobie uruchomić silnik, zresztą ja już, wy już robicie co chcecie. Ja z wami nie komunikuję waszych faz lotu, jasne, co robicie, okej? Okay? Tu, bo ja muszę się nimi zająć. Dobra, słuchaj, to może ustalimy, że po prostu mają przejść na inny kanał, jak wejdą w punkt nawigacyjny już, czy coś. Nie, oni meldują mi, a ty jesteś na jedynce i wszystko słyszysz, tak? No, też, dobra. Też. No, ja dobra. Nie chciałbym tu się, wiesz, bawić. Dobra, Mikon, kto pierwszy leci? Pierwszy leci orzeł 1 albo orzeł 2, w zależności od tego... A to byli? Pablo Lisza Sabi, w zależności od tego, kto będzie pierwszy pilotem. Dobra, to po prostu w praniu sobie. Kurwa, gardzą transportem. Dbają o zdrowie. Astus? No, możesz jako pierwszy, bo to pan tak to pamiętam.
Jesteś? O, jesteś. Jestem. Dobrze jest. Tego, powiem ci, że... Ja chyba sobie wezmę Pauneya, wiesz? Zobaczymy, czy nadążę za tym. Proszę cię bardzo. Tylko musisz tam go wziąć stamtąd, nie? Pobrać z tego. Musisz do Pikla skoczyć. Pamiętasz orzeł 4, który jest? Jeszcze raz? Pamiętasz, kto jest orzeł 4? Orzeł 4 to jest Riten. Ty masz czwórkę, tak? Riten, no, Astus. Wiesz, i Hunter. Jak oni będą parami lecieć w nawigacyjnym, to w pewnym momencie będzie taka sytuacja, że... aha, już wiem, o czym mówisz. Dobra, nie, wszystko jest w porządku, ja nie mam żadnych pytań. Dobra. Mam wrażenie, że wszystkie skrypty będą działać. Tam masz w radiu, jak widziałeś, 00, nie? Tak. Tam są różne opcje. Spawnowałeś już tego, Comanche'a? Nie. To weź wyspawnuj. Orzeł 2 do HQ. HQ, nadawaj. Maszyna gotowa do startu. Pozwolenie na odpalenie silnika. Zezwalam Orzeł 2 na odpalenie silnika. Nie działa? Nie, dopiero teraz było. Zadziałał, dobrze jest. I nie, wszystko nie. Powinno inne też zadziałać. Zobaczymy, jak ale czekaj, ale to ja muszę coś zresetować przed startem, czy nie? Nie, przed startem, na początek wszystko jest ok. My jako instruktorzy nie odpalamy triggerów. Trigger odpala tylko Blufor, a tylko kadeci są Blufor'ami. Aha, natomiast no widzisz, jest bo problem ja, bo ja leciałem, Proszę, to ma wszystkie systemy sprawne. Prośba o start, pozwolenie na start w kierunku 220. Przyjąłem Orzeł 2, poczekaj jeszcze na swojej pozycji. Ja sobie próbowałem sam lecieć, wiesz, i no się trigger nie włączył i wiesz, przekroczyłem wysokość. Bo ty jesteś instruktorem, no prawda? Właśnie, tak się domyśliłem. A instruktor prawda? nic nie włączył. Wyjdzie w planiu, Wikary, dzięki. Pamiętaj o tej swojej kolejce, ale to w sumie będzie za chwilę, nie? Spoko. I jeszcze ci powiem, wiesz dlaczego, wiem dlaczego się nie zaskakowaliśmy z dobrym uzbrojeniem. Już to zmienimy. Dobra, dzięki. Wieża kontroli lotów do Orzeł 2, masz pozwolenie na start. Orzeł przyjął. Orzeł 2 przystępuje do zadania. Przyjąłem Orzeł 2. Return to formation. Leć dalej. Orzeł 2 odlatuje, nie wyrobiłem się w tunelu. Orzeł 2, to cofnij się troszeczkę i celuj z powrotem w ten łuk pierwszy.
form on me. Three, return to formation. Three, regroup. Orzeł 2 w punkcie zapis. Orzeł 2, wykonaj drugą część ćwiczenia, kieruj się do punktu nawigacyjnego Alfa. Orzeł 2 przyjął, przystępuje. Kontroler do orzeł 3 lub orzeł 4. Przygotowujcie maszynę do startu. Tutaj orzeł 3, robimy obchód i damy znak gotowości. Przyjąłem. Wikary, gotowy jesteś? Tutaj orzeł 3, wszystkie systemy sprawne, jesteśmy w pełnej gotowości do startu. Orzeł 2 w punkcie Alfa. Przyjąłem orzeł 2, leć do punktu Brawo. Wieża do orzeł 3, orzeł 4. Proponuję zmianę pozycji pilota ze strzelcem. Dlatego, że orzeł 4 jest przypisany wikaremu, który jest gotowy do śledzenia. Tutaj orzeł 3 przyjąłem, zamieniamy się miejscami, będzie pilotował kadet Ritten. Przyjąłem, odchodziło, dziękuję. Wieża do orzeł 4, masz zezwolenie na start i początek wykonania ćwiczenia. Orzeł 4 przyjąłem. Tu wieża do Blackbirda, proszę zająć pozycję oddaloną troszkę od miejsca startu. Blackbird przyjął.
fall back. Wieża dołożył 4, o co chodzi tam z twoją pozycją? Tutaj Orzeł 3, mieliśmy laga. Przyjąłem, ale już was widzę w dobrej pozycji. Tutaj Orzeł 3, przejąłem 4, ale helka wylądowała lekko uszkodzona, Ritana wywaliło. Orzeł 3... Dobra, Orzeł 3, czy uszkodzenia są poważne? Tu Orzeł 3, silnik na pomarańczowo i tylny rotor na pomarańczowo. Nie, nie, to Orzeł 3, wyląduj tym śmigłowcem, ja dostaniesz nowiuszkiego, niech, no i to tyle. Ale helka jest jak najbardziej sterowna, myślę, że damy radę. No nie chciałbym, żeby potem było... A, instalację masz, HUDA masz? Możesz mieć mniejszą moc. Ja proponuję, żebyś zmienił śmigłowiec. Za ten czas wystartuje Orzeł 5 i 6. Tutaj Orzeł 3 przejąłem, wracam do bazy na lądowisko. Wierzę do Orzeł 5 i 6. Przygotowujcie maszynę do startu. Orzeł 5 do kontroli lotów. Sprawdzam maszynę. Przyjąłem Orzeł 5. Tu Orzeł 5 do kontroli lotów, maszyna sprawna, proszę o pozwolenie na start. Orzeł 5, tu wieża, zezwalam na start i rozpoczęcie ćwiczenia. Przyjąłem Orzeł 5, udaję się na pierwszy punkt. Orzeł 2 w punkcie, echo. Przyjąłem Orzeł 2, leć dalej. Wieża do Orzeł 3. Tutaj Orzeł 3, helka uszkodzona na glebie, zmieniam kokpit. Proszę zająć następną wolną maszynę. Orzeł 3 przyjąłem. Orzeł 2, Foxtrot. Przyjąłem Orzeł 2. Orzeł 5 do kontroli lotów. Czy mam pozwolenie na wykonywanie manewru? Wieża do Orzeł 5. Jesteś... możesz wykonywać manewr. Przyjąłem wykonać. Uwaga, wszyscy, Orzeł 2 zbliża się do lotniska. Orzeł 2 w punkcie golf. Przyjąłem Orzeł 2. Wieża kontroli do Orzeł 2. Tu Orzeł 2, podchodzę pod 220. Uważaj, na prawym pasie 22 masz śmigłowiec wykonujący ćwiczenia. Żyję, oczekuję na pozwolenie do lądowania. Orzeł 2, wykonuj pierwsze lądowanie.
Dark Mnich, orzeł jeden zakończył przelot. Przyjąłem Dark, wejdź na jakąś pozycję do oczekiwania. Przyjął, wracam do punktu niebieskiego. Orzeł 2 wylądował. Orzeł 2, leć do kolejnego punktu lądowania. Dark Mich, eskortuj. Przyjął. Orzeł 2 odlatuje. Przyjąłem. Orzeł 2 podchodzi pod lądowanie 2. Przyjąłem orzeł 2. Orzeł 4 do wieży, jestem z powrotem, miałem problemy z armą. Wszystko działa chyba. Przyjąłem orzeł 4, zajmij pozycję ze swoim partnerem w kokpicie, w śmigłowcu. Tu orzeł 4 przyjąłem. Orzeł 2 wylądował w punkcie 2. Przyjąłem orzeł 2, leć do L3. Przyjął bez odbioru. Tu orzeł 5 do kontroli lotów, jesteśmy na pozycji przed wieżą kontroli lotów. Były problemy trochę z wiatrem na zmianku. Przyjąłem, wszystko widziałem. Mam zarejestrowane. Orzeł 5, wykonuj kolejne ćwiczenie. Kieruj się na punkt nawigacyjny Alfa. Przyjąłem, kieruję się na punkt nawigacyjny Alfa. Wierzę do Wikary, proszę o eskortę, orzeł 5. Tak, podróżę z eskortem. Orzeł 4, do wieży, jestem gotowy do startu. Uruchamiaj silniki, orzeł 4. Orzeł 2 wylądował w punkcie 3. Przyjąłem orzeł 2. Wykonuj teraz lądowanie w punkcie L4 standardowe. Orzeł 4 do wieży, silniki połączone, jestem gotowy. Orzeł 4, masz zezwolenie na start. Wykonuj ćwiczenie pierwsze. Orzeł 4, zrozumiał, wykonuję.
zamierza, proszę o zresetowanie checkpointu. Proszę, tu pan prosił o powtórzenie co do lądowania punkt 4. Wikary, przyjąłem zadanie wykonane. Proszę o powtórzenie komunikatu ostatniego. Proszę, dwa prosi o powtórzenie instrukcji o lądowania 4. Podejdź na... wykonaj podejście zgodnie z zielonymi strzałkami. Zignoruj wysokość 150. Następnie wyląduj na swoim padzie, z którego startowałeś. Darknik do wieży, zgłoś się. Słucham cię, Darknik. Orzeł 2 zakończył przelot, wyszedł spod mojej jurysdykcji, czekam na kolejnego kadeta na niebieskim szlaku. Przyjąłem, oczekuj. Orzeł 2 przed pasem, prośba o zgodę na lądowanie. Orzeł 2, zezwalam na lądowanie. To orzeł 5, osiągnęliśmy punkt alfa, wysokość 17 metrów. Przyjąłem. Return to formation. Blackbird wieża, potwierdź, zresetowałeś checkpointy. Zresetowałem checkpointy. Przyjął, nie działał. Darknik do HQ, czy mógłbyś mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Tak. Dlaczego jeden z orów jest w punkcie alfa, skoro nie skoro dopiero co skończyłem nadzorowanie Orła 2? Bo leci za nim Wikary. Okej, przyjął. Ty zaraz będziesz miał swojego następnego, poczekaj. Przyjąłem. Orzeł 4 do wieży, jestem gotowy w punkcie zawisu. Orzeł 4, wykonuj manewr. Orzeł 2 wylądował. Przyjąłem Orzeł 2, gratulacje. No teraz oczekuj na swoją kolej jako ten obserwator. Powtórz komunikat, słabo cię słyszę. Tu wieża, nieczytelny komunikat, proszę o powtórzenie. Orzeł 5, do kontroli lotów, meldowałem, że osiągnąłem punkt Bravo, wysokość 17 metrów. Przyjąłem. Udawaj się na punkt Charlie. Return to formation. Three, regroup.
2, return to formation. Wieża to Eagle One. Proszę o pozwolenie na start i rozpoczęcie wykonywania zadań. Eagle One, poczekaj. Wieża do Eagle One. Przygotuj śmigłowiec do startu. Przyjąłem orzeł 4. Udaj się teraz do punktu nawigacyjnego Alfa. Powodzenia. Tu orzeł 4, to zrobię. Wieża, pytanie, kto obserwuje orzeł 4? Orzeł 4, podleć na koniec pasa startowego i poczekaj na w zawisie. Kieruję się na kierunek 226. Przyjąłem, ale nie kieruj się w stronę punktu Alfa. Na razie poczekaj nad końcem pasa startowego. Orzeł 5 do wieży kontroli lotów. Minęliśmy punkt Echo, wysokość 31 metrów. Przyjąłem. Orzeł 4 do wieży. Przyjąłem poprzedni komunikat. Zbliżam się do końca pasa i oczekuję. Orzeł 4 bez odbioru. Wieża to Eagle One, wszystkie systemy sprawne. Proszę o pozwolenie na start. Zezwalam na start i orzeł 1. Tu orzeł 5 do wieży kontroli lotów, trochę się machnęliśmy, punkt Foxtrot zaliczony na wysokości 40 metrów. Przyjąłem, udawaj się teraz do punktu Golf. Orzeł 4 do wieży, oczekuję na start zadania drugiego. Orzeł 4, musisz czekać na eskortę, będzie za chwileczkę, także bądź cierpliwy. Orzeł 4, przyjąłem bez odbioru. Uważaj na kolizję z orzeł 1, który podchodzi do zadania. Przyjął. Darknich do HQ, zgłoś się. Przyjął, HQ, Darknich, nadawaj. Czy orzeł ma teraz wykonywać niebieski przelot? Powtórz jeszcze raz. Oczekuję na eskortę do przelotu na niebieskim szarze, na drugie zadanie. Orzeł 4, poczekaj cierpliwie jeszcze. Dark, niech powtórz meldunek. Orzeł... Wybaczcie, ale army skraszowało. Dobra, okej. To czekamy, a orzeł 1, wykonuj ćwiczenie. Orzeł 1, jak mnie słyszysz? Orzeł 5, ponawiam komunikat. Proszę o pozwolenie na ląd. Orzeł, tu wieża orzeł 5, masz zezwolenie na lądowanie. Uważaj, na lewym pasie jest kadet, który ćwiczy i wykonuje ćwiczenie.
Tu Orzeł 5 do wieży kontroli lotów, wylądowałem. Proszę o pozwolenie na start. Orzeł 5, udaj się na punkt L2 do następnego lądowania. Przyjąłem, Orzeł 5, udaję się na punkt L2. Blackbird eskortuje Orzeł. Przyjąłem. Wieża do Orzeł 4. Orzeł 4 do wieży. Odbiór. No niestety będziesz musiał jeszcze parę minut poczekać. Zrozumiałem, czekam cierpliwie. Będę się kierował później na kierunek 220. Nastąpiła komplikacja strategiczna, mam nadzieję, że rozumiesz. Zejdź trochę z pasa i udal się na gdzieś północny, gdzieś w miejsce, gdzie mamy start i jakąś pozycję taką bezpieczną zajmij. Orzeł 4, przyjąłem wykonanie. Dark, niech melduje. Orzeł 5 do wieży kontroli lotów, jesteśmy na punkcie L2, proszę o pozwolenie na start. Kontrola lotów zezwala na start. To Darknik, słychać mnie? Słychać cię Darknik. Przyjął, czekam na niebieskim pasie. Poczekaj jeszcze chwilę, zaraz będziesz miał tutaj kadeta. Przyjął. Wieża tu Orzeł 1, melduje skończenie ostatniego punktu z manewrów precyzyjnych. Przyjąłem Orzeł 1, wykonuj przelot do punktu Alfa i kolejnych punktów nawigacyjnych pod eskortą Dark Mnicha, powodzenia. Dziękuję, przyjąłem. Wieża do eskorty Dark Mnich, masz kadeta na rozbiegu pasa, wykonuj obserwację. Przyjąłem, czy to jest Orzeł 1? Tak, to jest Orzeł 1. Przyjął, przystępuję do eskorty. Bez odbioru, Dark Mnich. Orzeł 4 do wieży, melduje się w punkcie startu, oczekuję na dalszy rozkaz. Przyjąłem Orzeł 4, jak tylko eskorta Wikary wróci z kursantem, lecisz na punkty nawigacyjne. Przyjąłem. Tu Orzeł 5 do wieży kontroli lotów, osiągnęliśmy punkt L3, proszę o pozwolenie na start. Zezwalam na start, wykonuj dalej ćwiczenie. Tu Black, ze względu na to, że Orzeł 5 zakończył manewr, chyba powinienem przejść do Orzeł 4, bo to ostatnie lądowanie i tak będziesz widział odbiór. Przyjąłem Wikary, zezwalam na start Orzeł 4 i udanie się do punktu Alfa, resetuję ćwiczenie nawigacyjne, Wikary przejmujesz, Orzeł 4, jak mnie zrozumieliście? Orzeł 4 przyjął, wykonuję. Tak, przyjął. Orzeł 4, oczekuj w widocznym miejscu. Orzeł 4 do Wikarego, co to oznacza widoczny punkt? Czy ma lecieć do punktu Alfa, czy czekać na lotnisku? Orzeł 4, gdzie w tej chwili? Orzeł 4, jestem na końcu pasa. Orzeł 4, podchodzisz od lądowiska do śmigłowców? Orzeł 4, jestem przy końcu pasa. To Orzeł 5 do wieży kontroli lotów, będę próbował lądowania awaryjnego.
Przyjąłem orzeł 5, zezwalam na próbę lądowania awaryjnego. Orzeł 4, widzisz po swojej prawej stronie Highway'a? Potwierdzam, widzę. Wieża tu orzeł 1. To ja, muszę startować. Jestem w punkcie alfa. Przyjąłem, startuję. Orzeł 4, do wieży udaje się w kierunku 190 do punktu alfa. Przyjąłem. Tu orzeł 5 melduje, że rozbiliśmy się niedaleko lotniska na zachodzie. Helka została uszkodzona, piloci żyją. Piloci, udajcie się do punktu medycznego na lotnisku. Przyjąłem, orzeł 5 wykonuje. Form on me. Three, regroup. Tu wieża do orzeł 5 i orzeł 6. To orzeł 5, zgłaszam się. Na początku pasa 04L macie pojazd medyczny, możecie sobie tam podejść i podjechać bliżej wtedy. Przyjąłem, wieżę kontroli lotów wykonuję. Return to formation. Orzeł do wieży, mijam punkt alfa na wysokości 18 metrów przy prędkości 120 na godzinę. Przyjąłem orzeł 4, kieruj się do punktu brawo. Orzeł 4 przyjął, kieruję się. Orzeł 4, tutaj Blackbird, jeśli jesteś w stanie, zwracam na prędkość przy twojej sytuacji to powyżej 150 na godzinę. Rally up. Wieża do orzeł 5, orzeł 6. Chciałem się dowiedzieć o waszych zamiarach przy tych cysternach. To orzeł 5, tak, tylko zwiedzamy. Ewentualnie moglibyśmy wziąć naprawczą i naprawić ten uszkodzony helikopter.
Bardzo dziękuję, zajmą się tym służby techniczne, a ja was proszę o zajęcie pozycji w śmigłowcu, tym razem orzeł 6 będzie pilotem. Przyjąłem wykonanie. Wieża kontroli do Darknich. To Darknich melduje. Rozumiem, że eskortujesz Orła 1. Tak, eskortuję Orła 1. Czy Orzeł 1 ma problemy z komunikacją, bo nie dostałem żadnego sygnału o przekraczaniu dalszych punktów nawigacyjnych? Wątpię, żeby miał. Skoro ja mam, to znaczy, że jest w zasięgu. Orzeł 1 pół kilometra temu zaliczył punkt. Przyjąłem, staraj się meldować swoje pozycje przy przekraczaniu punktów. Dziękuję. Orzeł 6 do wieży kontroli lotów, zająłem miejsce w śmigłowcu. Orzeł 6, tu wieża kontroli lotów, przygotuj śmigłowiec do startu. Wieża nie zrozumiała komunikatu. Wieża, to Blackbird, odbiór. Blackbird, słucham cię. Wieża, podaje komunikat. Riten osiągnął kolejny punkt, leci nad kawale. Przyjąłem. Orzeł 6 do wieży kontroli lotów, jestem gotowy do startu, samolot, śmigłowiec sprawny. Orzeł 6, zezwalam na start i zajęcie pierwszego, wykonanie pierwszego ćwiczenia. Okej, przyjąłem. Orzeł 1 melduje w punkcie Foxtrot. Przyjąłem Orzeł 1. Form on me. Orzeł 1 melduje w punkcie Golf. Przyjąłem Orzeł 1. Orzeł 1, uważaj, na prawym pasie kadet wykonuje ćwiczenie. Orzeł 1, zezwalam na podejście do lądowania na pasie 022 prawy. Orzeł 1 przyjął, dziękuję. Orzeł 6 do wieży kontroli lotów, zająłem pozycję startową przy punkcie Zawis 5 metrów. Przyjąłem Orzeł 6, wykonuj zadanie, nie musisz meldować poszczególnych etapów ćwiczenia manewrowego, wykonuj je całe, ja cię cały czas śledzę. Okej, przyjąłem. Orzeł 1 melduje lądowanie w punkcie L1.
przyjąłem orzeł 1, wykonuj lądowanie w punkcie L2. Dziękuję, przyjął orzeł 1. Wieża do Darkmnich, twój kadet leci do L2, eskortuj. Do Darkmnich przyjąłem, oczekuję w punkcie L2. Return to formation. 2, form on me. 1 melduje się w punkcie L2. Przyjąłem orzeł 1, kieruj się do punktu L3 i wykonaj tam zadanie. Dziękuję, przyjąłem bez odbioru. Orzeł 1. 2, form on me. Regroup. 2, fall back. Orzeł do wieży melduje przekroczenie punktu echo na wysokości 14 metrów z prędkością 90 na godzinę. Przyjąłem. Leć do kolejnego punktu nawigacyjnego. Tutaj orzeł 6, zająłem ostatni punkt. Przyjąłem orzeł 6. Poczekaj chwileczkę. Przyjąłem. Orzeł 6. Tutaj się na początek pasa nad punkt, zawiśnij nad punktem L4 i czekuj na dalsze rozkazy. Eagle One melduje. Orzeł 6 przyjąłem. Eagle One, powtórz. Orzeł 3 melduje w punkcie L3. Wróć, orzeł L1. Orzeł 1 melduje w punkcie L3. Przyjąłem orzeł 1, leć do punktu startowego, wykonaj ostatnie lądowanie na swoim helipadzie. Orzeł 6 do wieży, kontroli lotów, czekam w punkcie L4. Orzeł 6, obniż troszkę lot, zawis. Przyjąłem. Tu Darkmnich, skończyłem eskortę Orła 1, czekam w niebieskim punkcie. Przyjąłem Darkmnich. Wieża do Orzeł 1.
Orzeł jeden zgłoś. Orzeł jeden zgłoś. Przy podejściu do lądowania uważaj na ewentualną kolizję ze śmigłowcem, który znajduje się w punkcie L4. Przyjęła. Orzeł do wieży melduje się w punkcie Foxtrot na wysokości 17 metrów. Przyjąłem orzeł 4, wykonuj następny punkt, udaj się do następnego punktu. Przyjąłem, wykonuj. 3, 2, rally up! 2, rally up! Wieża tu orzeł 1 melduje wylądowanie i zakończenie wszystkich zadań. Wieża do orzeł 1, wyłączcie silniki, a następnie możecie udać się do w pobliże wieży kontroli lotów i obserwować swoich kolegów. Orzeł 4 do wieży wykonuje zawrót w prawo na kurs 220. Przyjąłem orzeł 4. 3, form on me. 2. Fall back. Blackbird, wieża, czy ktoś jest na pasie jeszcze? Pas jest czysty, zezwalam na lądowanie z dobiegiem dla orzeł 4. Orzeł 4, Orzeł 4 do wieży, wykonuj lądowanie z dobiegiem na L1. Przyjąłem orzeł 4. Orzeł 4 do wieży, wykonałem lądowanie w L1. Orzeł 4 pod eskortą. Leć do punktu L2, a następnie L3. Przyjąłem. Orzeł 4 do wieży, udaje się na kierunek 255. Przyjąłem bez odbioru. Wieża do orzeł 6. Orzeł 6 zgłasza. Poczekaj jeszcze cierpliwie. Przyjąłem. Wieża do eskorta Dartmich. Do Dartmich zgłaszam. Podaj swoją pozycję i lokalizację. Znajduję się w 138-148. Czekam w niebieskim punkcie. Orzeł 4 do wieży, proszę o pozwolenie na lądowanie w punkcie L2. Zezwalam na lądowanie w punkcie L2 od orzeł 4. Przyjąłem. Wieża do Dartmich, informacja nieoficjalna, ponieważ twój kadet leci obecnie
pod eskortą, no musisz chwilę poczekać. Przyjąłem. Nie chcę, żeby był bałagan w punktacji, tak samo orzeł 6, musisz czekać. Form on me. Two, regroup. Orzeł 4 do wieży, potwierdzam lądowanie w punkcie E2. Wieża, przyjąłem. Kieruj się na punkt L3. Przyjąłem. No, witam kadeci. Gratuluję. Czoła, panie podporuczniku. Three, regroup. Wieża do orzeł 6, zgłoś się. Orzeł 6, zgłaszam. Wykonaj szybki przelot do punktu awaria i zawiśnij na wysokości 15 metrów nad tym punktem. Przyjąłem, wykonuję. Wieża kontroli do eskorty do Blackbirda. Blackbird, zgłaszam. W punkcie awaria będzie twój kadet czekał na dalszy przelot do punktów nawigacyjnych, żebyś go stamtąd przejął. Przyjąłem, przewidywany czas przelotu 3 minuty. Dziękuję, bez odbioru. Liszu? Tak. Jakby co, to ja idę do kantyny oficerskiej zobaczyć, czy nie ma coś ciekawego. To poczekam. Panowie, jak wam się nudzi, jesteście tu? Niestety. Podjedźcie sobie jakąś furką na park maszyn, możecie sobie wszystkie pooglądać. A jakby co? Ja wszystko wygląda. Przysiądę sobie tutaj. Orzeł 6 do wieży kontroli lotów, oczekuję w punkcie awaria. Oczekuję orzeł 6 w punkcie awaria na przejęcie przez Blackbirda. Bez odbioru. Orzeł 4 do wieży, wylądowałem w punkcie L3. Wieża do orzeł 4, udaj się w stronę lotniska i wyląduj na swoim helipadzie. Orzeł 4, przyjął, wykonuję. Blackbird, ruszam na spotkanie Orła 4. Orła, cześć. Przyjąłem, Blackbird. Orzeł 6, zbliżam się do ciebie od zachodu. Przyjąłem, powiedz kiedy mam ruszać. Orzeł 6, rozpoczynam. Zrozumiałem. Orzeł 4, uważaj na Orła 6. Orzeł 4 prosi o lądowanie, pozwolenie na lądowanie w swoim checkpointie. Zezwalam na lądowanie orzeł 4.
3, rally up! Wzór 4 wylądował w swoim punkcie. Zadanie wykonane. Przyjąłem orzeł 4, wyłącz silnik i oddaj stery dla orła 3. Orzeł 4 przyjął. Orzeł 6, tu Blackbird. Staraj się utrzymywać prędkość powyżej 150 km na godzinę odbiór. Przyjąłem. Orzeł 6 do bazy, minąłem punkt alfa. Przyjąłem, orzeł 6, kieruj się do punktu Bravo. Orzeł 3 do HQ, jesteśmy w pełnej gotowości, wszystkie systemy sprawne, odbiór. Przyjąłem orzeł 3, przygotuj maszynę do startu. Orzeł 3 przyjąłem. Two, form on me. Wieża do orzeł 3, jeżeli jesteś gotowy, uruchom silniki bez odbioru. Form on me. Two, rally up. Tutaj orzeł 3, silniki uruchomione, jesteśmy w pełnej gotowości do startu. Odbiór. Przyjąłem orzeł 3, zezwalam na start i wykonanie ćwiczenia manewrowego. Tutaj orzeł 3, przyjąłem, startujemy, udajemy się wedle markerów. Tu wieża, powtórz komunikat, był nieczytelny. Tutaj orzeł 3, startujemy, udajemy się wedle markerów na pierwsze ćwiczenie. Przyjąłem orzeł 3, wykonuj.
3, regroup. Orzeł 3 melduje się w punkcie zawis. Przyjąłem orzeł 3, wykonaj całe ćwiczenie manewrowe bez meldowania, zamelduj tylko jak będziesz w punkcie zawisu naprzeciwko wieży na końcu po wykonaniu ćwiczenia. Wieża kontroli do Dark Mnich. Tu Dark Mnich melduje. Zajmij pozycję w jakimś śmigłowcu, zaraz będzie twój ostatni kadet. Przyjął. Tu Dark Mnich, jestem na pozycji. Przyjąłem Dark Mnich, dostaniesz sygnał do eskorty. Przyjął. Return to formation. Orzeł 6 do HQ, osiągnąłem punkt echo. Przyjąłem orzeł 6, kontynuuj lot nawigacyjny. Return to formation. Return to formation. Orzeł 6, osiągnąłem punkt Foxtrot. Przyjąłem orzeł 6, udawaj się do punktu Golf. Tutaj orzeł 3, ukończyłem wykonanie zdania pierwszego. Przyjąłem orzeł 3, leć teraz do punktu nawigacyjnego Alfa, bez odbioru. Wieża do eskorty Dark Mnich, twój kadet wystartował w kierunku punktu Alfa, przejmij go. Przyjąłem, widzę go.
Fall back. Two, fall back. Może przejść do bazy, zająłem, jestem na punkcie GOL, wykonałem ostry zwrot, mam pozwolenie na lądowanie. Przyjąłem orzeł 6, masz zezwolenie na lądowanie. Enemy spotted, soldier, 300 meters, due north. Form on me. Two, rally up. Return to formation. To Dark Mnich, orzeł 3 się rozbił, wracam do bazy. Przyjąłem Dark Mnich, wracaj do bazy. User joined your channel. Orzeł 6 do bazy, wylądowałem na punkcie L1. Orzeł 6, masz zgodę na start i przeleć do punktu L2, wykonaj tam lądowanie. Przyjąłem, startuję. To Orzeł 3, jestem na pasie, bez helki. Wieża do orzeł 3 i orzeł 4. Orzeł 3, zgłasz. Pytanie zasadnicze, czy jesteś w stanie, patrząc na czas i zachmurzenie, znaczy, czy jesteś w stanie wykonać powtórkę z lotu nawigacyjnego? Tak, z uwzględnieniem przekroczenia prędkości, czy tam nad terenem 150, to będzie plus 150. Zgadzam, zajmijcie się, zajmij ostatnio wolny śmigłowiec, chyba za wami jest, i przygotuj maszynę do startu. Wieża do Dark Mnich. Do Dark Mnich, wróciłem do bazy. Czy ty jesteś w stanie wykonać jeszcze tą część, powtórzyć część nawigacyjną z pilotem z orzeł 3? Proszę powtórzyć. Czy jesteś w stanie wykonać jeszcze ostatnią eskortę w celu powtórzenia przelotu nawigacyjnego Orła 3? Jasne. To się bardzo cieszę, dziękuję. Orzeł 3 gotowy do startu. Orzeł 3, masz zgodę na start i jak będziesz gotowy, to daj znać. Dark Mnich, czy ty jesteś już gotowy do przejęcia? Tak jest. Orzeł 6 do bazy, wylądowałem na punkcie L2. Orzeł 6 przyjąłem, ląduj teraz w punkcie L3. Z
Zrozumiałem, wykonuję. Wieża do Orzeł 3. Orzeł 3 zgłasza, w pełnej gotowości, możemy startować. Zezwalam na start i przelot do punktu Alfa. Tutaj Orzeł 3, z powodu baga strzelec nie mógł wsiąść i uszkodził śmigło. Wieża do Orzeł 3, zajmij następną maszynę w pozycji. Orzeł 3 gotowi. Orzeł 3, zezwalam na start i przelot do punktu Alfa. Regroup. Two. Regroup. Orzeł 6 do bazy, wylądowałem na punkcie L3. Przyjąłem Orzeł 6, wyląduj teraz na swoim helipadzie, z którego startowałeś. Okej, przyjąłem. Blackbird do wieży, wracam do bazy. Przyjąłem Blackbird, ląduj w bazie. Orzeł 6 do bazy, proszę o pozwolenie na wejście w strefę lotniska oraz lądowanie. Tu wieża Orzeł 6, zezwalam na podejście do lądowania i na samolądowanie. Przyjąłem. Przyjąłem Blackbird, wszyscy kadeci bądź osoby wolne, które wykonały już swoje zadania, robimy zbiórkę w miejscu odprawy.
No jesteś? Tak, jestem. Ty, to podaj mi od razu punkty swoich, dobra? Ja już sobie tu donotuję. Punkty wymagają komentarza. Możesz przejść do bazy, wylądowałem w punkcie. Przyjąłem orzeł 6, opuść maszynę i udaj się do punktu zbiórki. Przyjąłem. Dobra, podawać ci w jakiejś kolejności? No ty masz pierwszego, miałeś Ritena. No to dawaj. No więc Riten tak, punkty za nawigację i podstawowe manewry. Teraz, sorry za to, ale przypomnij mi, co to ma niby być ta nawigacja, bo ja uznawałem, że jeżeli ktoś potrafi trzymać się w miarę rozsądnie terenu, nie wylatywać tam jakoś totalnie głupio, no i jeżeli, powiedzmy, potrafi te łuki zataczać, jeżeli się nie gubi w terenie, no to ja mu uznawałem, że to jest jeden, a jak sobie dobrze radzi dwa, a jak sobie słabo radzi, to poniżej. No i właśnie o to mi chodziło. No więc pół. Riten pół, tak? Riten pół. Czyli omijał te punkty nawigacyjne niezbyt dokładnie, tak? Że nie trzymał się tego kursu. Darknik do Orła 3, przyśpiesz ja trochę, bo... Okay, zrzucę to. Poczekaj chwilę. Wiesz co, ciężko nawet powiedzieć, co to on zrobił tak naprawdę, co on zrobił źle. On generalnie leciał bardzo wolno i to jest coś, co moim zdaniem na podstawową nawigację po prostu no rzutuje. Dobra, okej, okay, jasne, nie, w ogóle nie ma dyskusji. Dlatego teraz... poniżej jednego. Okej. Okay. Teraz tak, szybka zmiana kierunku pół. Dobra. Lot nisko pół. Lot na niskiej wysokości? Tak. I nad wodą i w górach, to takie nad ogólne. Nad wodą dobrze, w górach słabo, 0,5. Fan. Dobra, dzięki. Teraz baza, jeszcze baza. Okay, lądowanie, tak? W bazie 1,5 i w terenie zabudowanym 1,5. Dobra. A, dobra. Niech oni sobie pójdą, bo to już się chaos robi. Czekamy, aż zajdą w wieżę. A psycholicy leci. Oni są na dole, wiesz, i ten. I no już nic nie poradzę. Dobra. No dobra, dalej. Teraz masz... Astus. No dawaj. Punkty nawigacyjne, podstawowe manewry 1,5. No dawaj, ja cię słyszę. Szybka zmiana kierunku 0. Lot nisko pół. Lot nad wodą w górach 1. Lądowanie w bazie 1,5. Lądowanie w terenie zabudowanym 2. I ostatni. Hunter 1 za lot, za podstawowy. Potem jest 0 za zmianę kierunku, 0 za lot nisko. Pół za wodę i góry, jeden za bazę na szczycie i jeden za zabudowany. Wróć jeszcze mi, powtórz, szybka zmiana kierunku 0, lot na niskiej wysokości 0. Mhm. Góry pół. I... baza i szczyt po 1. Znaczy zabudowany i szczyt po 1. Dobra, okej. Okay. Ja będę tam miał komentarze do tego jeszcze. No, to na końcu, nie? Jasne. Rally up. Regroup. Jeszcze 5 minutek, zaraz będą. Wiesz co, pogubiłem się z tymi, no, to jest naprawdę, wszystko działa elegancko, tylko ja
Ja po prostu nie ogarnąłem tego za bardzo, wiesz? Tylko wcale nie działa elegancko, bo jest taki moment, w którym dostałem punkty karne, chociaż nic złego nie robią. Sprawdzałem się. Jak dostałem raporty z punktami karnymi, to ja musisz mi je potem wytłumaczyć, bo ja za bardzo nie. Tam jest za dużo rzeczy, ja tego w ogóle nie, wiesz, nie zapisywałem sobie, ale no, wziąłem bardziej pod uwagę taki. No, no tak, takie moje odczucie, nie? Z tego, co ja obserwowałem. Okej. Ale dla placu manewrowego ładnie wyliczał wszystkim. To jest jedyny, który dobrze działa. Ja nie wiem dlaczego, bo jest tak samo napisany. Nie, pomysł jest zacny. Wiesz, tak naprawdę to nie jest tak, że jak ktoś przekroczy, to od razu go tam trzeba ciachnąć. To jest tylko takie, wiesz, liczbowa wielkość, która ci coś mówi o tym, jak lata. Trzeba ją traktować zawsze orientacyjnie. Wieża kontroli lotów do Orzeł 3, zgłoś. Orzeł 3, zgłaszam, jestem nad punktem Echo. Przyjąłem, melduj następne punkty. Orzeł 3, nie zrozumiałem komunikatu. Wieża do Orzeł 3, prośba o meldowanie kolejnych punktów, Foxtrot i Golf. Tutaj Orzeł 3 przyjąłem. Regroup. Tutaj Orzeł 3, jestem na punktem Echo 100 na 30. Przyjąłem Orzeł 3, wykonuj dalej zadanie. Trochę przegiąłem z tym czasem tutaj, bo już jest noc i będzie słabo to. Nie, ale to akurat ciekawe dosyć, bo zdążyliśmy chyba przed zachodem całkowitym. Ty, w grze czas idzie szybciej chyba, nie? Niż nie, realnie. Jest pół do dziesiątej. Ale nie, chodzi o to, że ja pamiętam, że ustawiałem czas misji na 12, wiesz, odpalenie misji. To była 17. 17? Tak, chyba tak. A już wiem, wiesz, ja się bawiłem, bo że było za duże światło. Zachód słońca, no. I oślepiało pas. A potem dałem zachmurzenie i przy zachmurzeniu się lepiej lata. Manewry przynajmniej. Ale za to chyba czasu nie przesunąłem na rano. Mam nadzieję, że nie będzie miał ten orzeł 3, bo teraz on w nocy leci. Jakby był złośliwy, to byś powiedział, że mógł się nie rozbić. Wiesz, ale tak serio, to rzeczywiście lepiej dać im z godziny jeszcze, wiesz. On już punkty karne dostanie za to rozbicie, to już nieważne, wiesz, w jakich okolicznościach tam, nie? Nie zgasiłem światła, minus 4 punkty. Dokładnie. Ale za to, zobacz, precyzyjne lądowanie. Bardzo precyzyjne. Wdelki, ha, kurwa. Bardzo. O, motherfucker. Co jest? No nie wiem, wyrzuciło mnie za... Nie, jesteś tu. Wikary, mam prośbę, jakbyś mógł zejść na dół do gości i ich tam sprawdzić, czy wszyscy są i trochę ich uspokoić, żeby jeszcze poczekali na kolegę, dobra? Sure. Tutaj Orzeł 3, jestem nad Foxtrot 18 na 100. Przyjąłem Orzeł 3, ostatni punkt przed tobą. Ale ta technika do przodu poszła. Dobra, panowie, już leci ostatni pulsem. Zaraz będziemy mieli podsumowanie. Spokojnie, nie śpieszymy się. Okay.
dym, miałem rzucić świetlik, sorry. Ja to wybrałem. O, już jest jak w dzień. User left your channel. Two, form on me. Three, four. Tutaj Orzeł 3 do HQ, jesteśmy nad pasem. Przyjąłem Orzeł 3, masz zgodę na lądowanie z dobiegiem. Orzeł 3 na ziemi. Przyjąłem Orzeł 3. Wykonaj lądowanie w punkcie L2. Orzeł 3 przyjąłem. Kierujemy się na 270 z lotniska. Przyjąłem Orzeł 3 bez odbioru. Napiszę mu najwyżej uwagi. Return to formation. 3. Rally up. Under ciebie nadal trzeba ulecieć. To już Asus. Co jest? Nie czekaj. Mogę być lekko ranny. Jako jedyny wylądowałeś awaryjnie. Orzeł 3 na ziemi w L2. Przyjąłem Orzeł 3, startuj i leć do następnego punktu L3. No to są ciekawe sloty, no i ważne, no kiedyś wraz gościu bez baretki, no i się skończyło, jak się skończyło. Że się rozwalił przy lądowaniu i tego, znaczy przeżyliśmy, ale śmigło rozwalił, wszyscy radni. Cały cina, czyli tam 10 osób było. I helki nie mieliśmy już potem. Rally up! Nie, ale gościu za ostro podchodził i lądował na różnym terenie bardzo i było kabum. No, znalazło się. Wiesz co, na czarny rusi opowiadasz, co było? Chyba tak, nie pamiętam właśnie, co było. No to jeszcze pod ostrzałem lądowaliśmy, nie? I nas później zniszczyła chyba tego. Ale było tam podobno, jak tam Krzysiu krzyczał, jak to on przez całą grę, czyli przez 2 godziny, że to wszystko przez pilota, bo punkt pomylił, nie wiem, jak to w sumie było. Nie no, bo było oznaczone miejsce jako bezpieczne, no a ono okazało się, że nie było bezpieczne. A on go nie ominął czasem? Nie, coś było takiego tak, było chyba. Była pola na wyznaczenie. Dark niech doli tyle birda. Wynoś się stąd! No i on przy podejściu tam zaczął obrywać. Litterbird do Dagnika, Terefere. Pamiętam tą misję, co później Psycho robił defans na z tego, że na spadochrony. 2, regroup! Tak. Spadochrony nie działały. A z tymi spadochronami już takie jaja były. Aldi oraz nas podwoził Chinookiem. I Kali zdecydował się całą grupę specjalną wyrzucić ze spadochronu. Każdy z skoków zginął. Ale w takiej sytuacji to było pełno. No tak, my się poleciliśmy. W takiej sytuacji to było pełno.
Ja raz rozbiłem grupę wodza, jak w nocy... Orzeł 3 na L3. Przyjąłem orzeł 3. Ląduj teraz na swoim helipadzie w bazie. Tu Darknik, wracam do bazy. Przyjąłem Darknik. Przy okazji, można wiedzieć, kto latał tym litrę Birdem? Nie poznałeś po głowie? Nie pamiętam jeszcze głosu. Kurwa, panowie, tu się lata, do chuja jeszcze. Wieża do Darknich, jak wylądujesz, to podejdź do mnie do wieży. Orzeł 3 w bazie. Przyjąłem orzeł 3, podejdź do, opuść maszynę, wyłącz silnik i podejdź do punktu zbiórki przy wieży kontroli lotów. Kto latał tym litrę Biedem? Wikary latał. Nie musisz mówić przez radio. Karny kutas dla niego ode mnie. Dobra, co teraz? Podasz punkty? Jasne. Psycho, orzeł 3. No dawaj. Trójka, półtorej. Czwórka, 1. Piątka, 1. Szóstka, 1. Ósemka, 2. Dziewiątka, 2. Dobra, dalej. Czekaj, psycho dostaje minus 5 ze zniszczenia tak, helki. Tak, to wiem, to wiem. Teraz masz, no kogo tam masz? Orzeł 2, czyli Lisza Sabi. Mhm. Punkty... Dobra. Trójka 2, czwórka 1, piątka 1, szóstka pół punkta i teraz orzeł 1, czyli Pablo. Jeszcze lądowanie w bazie na szczycie i 8 i 9. No to ósemka 2, dziewiątka 2, sorry, zapomniałem. Dobra i Pablo, orzeł 1. Orzeł 1, no to trójka 2, czwórka pół, piątka 1, 6, 1, 8, 1,5, 9, 1. Dobra, dzięki, zejdź na dół, ja zliczam punkty. Słuchaj, muszę iść z psami pilnie teraz. Dobra, to ja ci w ogóle bardzo dziękuję i ten, i no tam później przy okazji się zgadamy, chyba że jeszcze wrócisz, czy tu, jak będziesz miał, nie? Jak będziemy mieć. Dobra, to na razie zostaje na serwie, nie? Tu nie, no jasne. Wracam tak za 10 minut. No, wiesz jak było na transportowej, co Marcin umierał na wyspie? 250, a Darknik to jest na szybciej, ja się w końcu rozpieprzyłem przy lądowaniu. Ale to moja wina, bo tam tego nie wyjeżdżałem, się zestresowałem. Ale się zestresowałem i kabum. No ale co, nam się to co będzie na stary? No tak samo. Tak samo, jeszcze gorzej, kurwa, przecież. Ja się przez chwilę zajebałem, że to samo chciałem. Tego dobrze, że szkolenie gramy Ritem u siebie, bo tego, już godzinę temu by tego, chyba zaczęło to RDO szkolenie. Działa tam to sobie?
Właśnie nie wiem. Nie widziałem w ogóle na tym. Jak Aldo nie ma, to nie działa. Nie, dobra, jest Aldo, to nie zadziała. To był problem. Pikowało, może naprawił, ale nie wiem. Panowie, taka informacja, Dead Space 1 za darmo na Originie. To co wyczytałem teraz, jakby ktoś chciał, to polecam. Za darmo dają? Tak, za darmo. Bo te ich kary się wydawali. Dają za darmo, już nie idzie co. Dajcie spokój, u nich promocje to są takie, że dają cenę detaliczną 120 i przeceniają to na 90 i to jest promocja na Originie. Nie no, jest teraz Dead Space za darmo do 8 maja. Każdy zdąży tego. Humble Bundle to dali chyba 5 razy. No w sumie faktycznie tam był chyba Death Ray. Valve dało fajnie ostatnio, Left 4 Dead'a, dwójkę za friko. Tylko jeden dzień był tylko, tam nie wszyscy. Spocznijcie, panowie. No, mam przyjemność ogłosić wyniki. I tym samym pogratulować wszystkim ukończenia pozytywnie etapu pierwszego szkolenia. Zanim przejdziemy do jakichś uwag i szczegółów, pozwolę sobie odczytać punktacje i noty. Więc tak. Orzeł 1, Pablo, 18 punktów, ocena A. Orzeł 2, Lisza Sabi, 17,5 punktów, ocena A. Orzeł 3, Psychol, pomimo katastrofy, 13,5 punkta, ocena B. Kadet Riten, 16 punktów, ocena B. Orzeł 5, Astus, 15,5 punkta, ocena B. Orzeł 6, Hunter, 14 punktów, ocena B. Wszystkim gratuluję. Teraz, że tak gwoli ścisłości, jeżeli chodzi o lądowanie awaryjne, wszyscy dostali tam po 2 punkty. Ze względu na niedopracowanie tego elementu, żeby nie było żadnych tam dyskusji. Mam nadzieję, że Orzeł 3, czyli Psychol, ze względu na późną porę nie będzie miał uwag, jeżeli chodzi o przelot w punktach nawigacyjnych już po zmroku. Dlatego, że w zasadzie uzyskał wysokie noty w tym przelocie, no i bardzo dobrze go obroniły maksymalny wymiar kary za plac manewrowy. Co oczywiście liderem w tym przypadku jest Pablo, gratuluję. Dziękuję. Jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, czyli moją obserwację i moje punkty z wieży, to dla mnie plac manewrowy, czyli ten najtrudniejszy element, wykonał najlepiej Psychol i Riten. Oni dostali obydwaj maksymalne punkty, jeżeli chodzi o moją ocenę. W zasadzie cieszę się, że wszyscy zrozumieli moją wizję tych ćwiczeń i że to nie było aż takie straszne, jak wyglądało, że tak powiem, w rozpisce, i że to wszystko pomimo z mojej strony problemów, no nigdy nie byłem na prawdziwej wieży kontroli i nie koordynowałem, to były w zasadzie 3 śmigłowce plus 2 eskorty, ale mimo wszystko się trochę pogubiłem, bo się zacząłem bawić automatem do zliczania punktów. Tego automatu nie brałem pod uwagę, oceniałem jakby przelot tych was tutaj na placu. No i tyle. Natomiast większe znaczenie miały oceny moich asystentów, którym bardzo również dziękuję za udział w szkoleniu. No i słucham, jakby jakieś pytania były, czy komentarze, to jestem do dyspozycji.